Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Adam Miarka. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu dzisiejszy temat miłość, biologiczna potrzeba organizmu. Będę mówił dużo na temat doświadczeń prowadzonych na zwierzętach i jakie wnioski z tych doświadczeń płyną, jakie możemy wyciągnąć też w stosunku do tego, jak miłość jest biologiczną potrzebą ludzi także. Te niektóre doświadczenia na zwierzętach są na tyle nieetyczne i niehumanitarne, że w dzisiejszych czasach nikt by oczywiście nie pozwolił na tego typu eksperymenty, ale wnioski, które zostały wyciągnięte w stosunku do doświadczeń na małpach, można bez problemu przenieść na ludzi. Będę chciał mówić też o kilku różnych takich sytuacjach z historii, gdzie też te same wnioski można wyciągnąć, jak wielką potrzebą biologiczną organizmu jest miłość. Teraz pierwszy eksperyment prowadzony na zwierzętach. Naukowcy zaobserwowali, że samice szczura liżą swoje młode. Próbując zrozumieć, dlaczego to robią, doszli do wniosku, że w ten sposób okazują miłość poprzez czuły dotyk. Dotyk jest jednym ze zmysłów, którymi jesteśmy obdarzeni. Ma bardzo wielkie znaczenie też w tych takich bliskich relacjach miłości. Oczywiście mówimy tutaj o takim zdrowym dotyku, w sensie takim bez jakichś perwersyjnych podtekstów. Aby zbadać wpływ lizania na rozwój szczurów, naukowcy przeprowadzili ciekawe eksperymenty. Obserwowali poziom hormonu wzrostu w organizmie młodych szczurów. Szczury podzielono na dwie grupy, tak jak zazwyczaj robi się w tego typu eksperymentach. W pierwszej, po karmieniu, młodym szczurom pozwalano zostać z matką, która je lizała. W drugiej grupie szczury zaraz po nakarmieniu oddzielano od matki i nie pozwolono, by były lizane. W drugiej grupie młode szczury miały kontakt z matką tylko w czasie karmienia, czyli matka zaspokajała tylko ich te potrzeby fizyczne. W tej pierwszej grupie matka również je lizała, zaspokajała ich potrzeby emocjonalne, tą potrzebę miłości. Zaobserwowano, że szczury w pierwszej grupie lizane przez matkę mają wyższy poziom hormonu wzrostu, szybciej rosną i są zdrowsze. Szczury z drugiej grupy, mimo że miały taką samą ilość i jakość pożywienia, miały niższy poziom hormonu wzrostu i gorzej się rozwijały. I początkowo naukowcy myśleli, że w kwestii lizania chodzi tylko o efekt stymulacji dotykowej, którą można też sztucznie zasymulować, na przykład takim delikatnym pędzelkiem. I przeprowadzono kolejny etap tego eksperymentu. W jednej grupie szczurów matki lizały swoje dzieci po nakarmieniu, a w drugiej zamiast lizania przez matkę szczury były głaskane delikatnym pędzelkiem, który miał symulować lizanie. Gdyby chodziło tylko o efekt stymulacji dotykowej, to by to zadziałało całkiem dobrze. Ale okazało się, że symulowane lizanie delikatnym pędzelkiem daje bardzo małe efekty. Troszkę daje efekt, ale niewiele. Zdecydowanie więcej hormonów wzrostu miały i lepiej rozwijały się szczury, które były lizane przez matkę. Wyniki tego eksperymentu naukowcy podsumowali w ten sposób. Młode szczury, których matki okazują troskę, zachowują się inaczej w późniejszym życiu niż genetycznie identyczne szczury, których matki okazują mniejszą troskę. Teraz chciałbym opowiedzieć taką ciekawą historię, która miała miejsce z wcześniakami. W jednym z renomowanych szpitali w Miami na Florydzie w Stanach Zjednoczonych były dwa bardzo dobrze wyposażone oddziały dla wcześniaków. Jeden na czwartym piętrze, drugi na siódmym piętrze. W obu oddziałach był tej samej klasy sprzęt, tej samej klasy lekarstwa, tych samych kwalifikacji personel medyczny. Kierownictwo szpitala zwróciło jednak uwagę na dane statystyczne pokazujące, że oddział na siódmym piętrze uzyskiwał znacznie lepsze wyniki w przyroście masy ciała dzieci, co było głównym kryterium dobrego rozwoju dzieci i jakości świadczonych dla nich usług medycznych. I oni zaczęli zachodzić w głowę, o co tutaj chodzi.
Kierownictwo szpitala prowadziło szereg różnych analiz porównawczych, mających na celu znalezienie powodu, dla którego dzieci z oddziału na siódmym piętrze rozwijały się lepiej, uzyskując 40% większy przyrost masy ciała niż te dzieci na oddziale na czwartym piętrze. To jest bardzo duża różnica. I ci odpowiadający, kierujący tym szpitalem doszli do wniosku, my musimy odkryć, co jest powodem. Przecież nie może być w ten sposób, nie może być takiej różnicy. My musimy doprowadzić do tego, żeby w całym szpitalu, na obu oddziałach była najwyższa opieka świadczona tym noworodkom i mało tego, jeszcze wynikami będziemy może mogli się podzielić z innymi szpitalami, które będą mogły z tego skorzystać. Rozwiązaniem zagadki okazały się pielęgniarki. Pielęgniarki z oddziału na siódmym piętrze okazywały wcześniaczkom więcej miłości, częściej brały je na ręce, dotykały, mówiły do nich, śpiewały im, podczas gdy pielęgniarki z oddziału na czwartym piętrze, one wykonywały bardzo dobrze swoje obowiązki, ale wykonywały tylko to, co do nich należało, zaspokajając te fizyczne potrzeby, wykonywały te niezbędne przy dzieciach czynności, bez okazywania im szczególnej miłości. I to było rozwiązanie tej zagadki. Tutaj mamy takie piękne zdjęcie, które szczególnie myślę przemawia do rodziców, do tych par też, które oczekują na narodziny dziecka, czy planują w przyszłości. Tu właśnie taki odcisk stopy dziecka, która w łonie matki pokazuje, ja tu żyję, ja tu jestem. Ta stopa odciśnięta tutaj na brzuchu matki to jest coś niesamowitego, cud życia. I oczywiście wszystko jest pięknie, jeżeli dziecko rodzi się zdrowe, w terminie, bez żadnych komplikacji, rodzina się cieszy, jest eksplozja radości. Ale w wielu przypadkach jest inna atmosfera, jest atmosfera troski, obawy, kiedy dziecko rodzi się przed czasem, kiedy są komplikacje, kiedy rodzą się wcześniaki. Obawy, czy nie będzie jakichś skutków tego, które zostaną na całe życie, jak to dziecko będzie się rozwijać, czy nadrobi ten stracony czas, którego nie miało, aby dojrzeć do narodzin w pełni w łonie matki. Ale okazuje się, taki ciekawy eksperyment prowadzili naukowcy w Izraelu. Wcześniaki, które słuchają muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, szybciej przybierają na wadze i nabierają siły w porównaniu z rówieśnikami. Nie jest jasne, w jaki sposób muzyka XVIII-wiecznego kompozytora wpływa na dzieci, ale sprawia, że były spokojniejsze i mniej pobudzone, tłumaczy prowadzący badania dr Dror Mandel z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Dzięki temu maluszki traciły mniej energii i szybciej rosły niż te, którym nie puszczano muzyki Mozarta. Osiągnięcie odpowiedniej masy ciała przez wcześniaka, pozwalającej na wypisanie go ze szpitala do domu, jest jednym z priorytetów, do których dążą neonatolodzy. Dzieci o większej wadze są bowiem bardziej odporne na różne infekcje i mniej podatne na wiele problemów zdrowotnych. Tutaj, kiedy widzimy zdjęcie takiego maluszka, wcześniaka w inkubatorze, to ja jestem pełen podziwu dla współczesnej medycyny, która potrafi coraz mniejsze dzieci ratować. Ja słyszałem nawet o przypadku, gdzie 650 gramów dziecko udało się uratować. Tutaj mamy również rodzica, który tą czułość może okazywać w taki ograniczony sposób, dlatego że w inkubatorze oczywiście są te otwory, którymi można tam włożyć ręce i którymi można też okazać czułość dziecku, ale to nie jest to samo, co kiedy normalnie dziecko się urodzi zdrowe, można go przytulić, nosić na rękach i okazywać tą miłość w taki naprawdę pełny sposób. Tutaj mamy innego maluszka, który widzimy tak chwyta odruchowo, prawdopodobnie to ręka mamy tutaj włożona przez otwór w inkubatorze i chociaż tą czułość, to odczuwanie miłości ma na chwilę, kiedy może złapać palec swojej mamy. Będę chciał mówić teraz na temat kangurowania.
Oczywiście jest to pewna technika opieki nad noworodkami, szczególnie wcześniakami, zainspirowana światem przyrody i kangurami, które właśnie tak opiekują się swoimi młodymi, nosząc je na brzuchu. Na temat kangurowania noworodków. Coraz więcej o tym się mówi. W ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna ta metoda. Polega ona na noczeniu noworodka na klatce piersiowej rodzica nawet kilka godzin dziennie, tak by zapewnić bliski kontakt skóry dziecka ze skórą matki. Oczywiście najczęściej matki kangurują dzieci. Jest to szczególnie istotne dla stabilnych wcześniaków i często nazywane nadrabianiem straconego czasu. I często właśnie tak się to określa. Kojące bicie serca, znajomy zapach, izolowanie od nadmiernych bodźców, kołysanie w rytm kroków mamy, dobrze zapamiętane z życia płodowego, umożliwia dziecku najlepsze warunki rozwojowe od pierwszych dni życia. Oczywiście to chodzenie z noworodkiem, umożliwiające to kołysanie, jest możliwe zapewne nie we wszystkich przypadkach. Być może są takie przypadki, kiedy dzieci muszą być kangurowane w łóżku razem z mamą. Tak jak tutaj mamy jedną z takich mam, która kanguruje swojego maluszka. Wielu naukowców prowadzi badania analizujące pozytywny wpływ tego typu opieki. Zaskakującym jest fakt, że temperatura klatki piersiowej matki potrafi dostosować się do potrzeb noworodka. Wzrasta, gdy dziecko jest wyziębione, spada, gdy dziecku jest za gorąco. Temperatura ciała matki odpowiada na potrzeby dziecka. Dziecko reaguje na taki kontakt stabilizacją hormonów stresu, ciśnienia krwi, temperatury oraz czynności serca. Ja jako osoba wierząca widzę tutaj Boże działanie, który tak zaprojektował organizm właśnie matki i tak w jakiś sposób kontroluje geny tutaj w organizmie matki, że ten proces zachodzi właśnie dostosowywania tej temperatury ciała do potrzeb dziecka. To jest cud życia, to jest cud miłości. Matki, które praktykują kangurowanie od pierwszych chwil życia dziecka, najczęściej nie mają problemów z karmieniem piersią i dużo łatwiej wychodzą z depresji poporodowej. Wchłaniane przez skórę hormony prowadzą do homeostazy, czyli takiego stanu takiej równowagi, takiego zaspokojenia wszelkich potrzeb organizmu, przez co nie tylko regulują ilość produkowanego mleka, ale również wpływają na dobre samopoczucie matki. Dzieci prawidłowo przybierają na wadze i dobrze się rozwijają. Autorzy badań nie boją się twierdzić, iż kontakt noworodka ze skórą matki należy do ich naturalnych, biologicznych potrzeb. Miłość jest naprawdę biologiczną potrzebą organizmu. Kangurowanie wywodzi się z obserwacji torbaczy i badań nad nimi, jak i tak jak większość najlepszych odkryć medycyny z przypadku. W 1978 roku w zatłoczonym szpitalu w Bogocie z braku łóżek układano noworodki na piersiach matek i zauważono, że wcześniaki, dla których nie starczyło łóżek, tych takich stanowisk wyposażonych w inkubatory, miały znacznie większe szanse na przeżycie niż dzieci zabrane matką. To jest pewien paradoks, bo w tym szpitalu personel medyczny doszedł do wniosku, okej, nie mamy już więcej dostępnych tych dobrze wyposażonych stanowisk z tymi inkubatorami, z całym osprzętem, który pomaga monitorować tutaj funkcje życiowe dziecka i interweniować, jeżeli potrzeba. Ale lepiej, żeby te noworodki zamiast pójść do domu, lepiej, żeby były w szpitalu, gdzie jesteśmy w stanie szybko zainterweniować, gdyby coś się działo. Ale niech już leżą po prostu na piersiach tych matek, które na korytarzach po prostu leżały, bo już nie było miejsc. I okazało się, że w niektórych przypadkach był ten paradoks, że lepiej te noworodki, te wcześniaki się rozwijały niż te, które były na tych dobrze wyposażonych stanowiskach inkubatorowych. Kangurowanie uspokaja malucha i redukuje jego stres, dzięki czemu maluch jest mniej podatny na infekcje. Ja w innym z wykładów mówiłem o wpływie właśnie stresu, wpływie takiego pozytywnego myślenia na
właśnie funkcję układu odpornościowego, superodporność na infekcje. Także zapraszam też, jeżeli ktoś chciałby coś więcej na ten temat się dowiedzieć. Kangurowanie sprawia też, że szybciej stabilizuje się praca jego serduszka i układu oddychania. Dziecko rozwija się szybciej, lepiej i zdrowiej. Dziecko, które długo przebywa na brzuchu matki, ma też lepszą odporność. Pierwsze bakterie, z którymi się styka, to bakterie matki. Zatem dziecko sprawniej sobie z nimi radzi i odparnia się na nie. Trzeba jednak pamiętać, że kangurowanie to spory wysiłek. Nawet najlżejszy dzidziów troszkę waży. I tutaj dobrze jest, gdy mama ma zmiennika. Oczywiście tatusiowie też mogą spełnić się dobrze w tej roli jako kangury i w pełni wtedy doceniają ten cud ojcostwa. Potrzeba miłości oczywiście jest również w świecie zwierząt, szczególnie wśród małp można to zaobserwować, które mają taki najbardziej rozwinięty, myślę, zarówno ten system intelektualny, jak i emocjonalny. Kiedy widzimy takie właśnie sceny, kiedy mała małpka bawi się ze swoją mamą, która okazuje jej właśnie miłość, przytula, czy tutaj widać ewidentnie nawet taki, można powiedzieć, uśmiech na twarzy tego zwierzątka. Tak, to jest moje dziecko, które kocham. I teraz będę chciał mówić właśnie o serii eksperymentów, które no, są szokujące. Rozpoczynająca się w 1955 roku seria eksperymentów pod nazwą Natura Miłości, wykonywana przez doktora Harego Harlowa z Uniwersytetu Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, jest przez wielu uznawana jako powód powstania współczesnego ruchu obrony praw zwierząt. Dlatego, że te eksperymenty były tak niehumanitarne i tak przerażające, że w dzisiejszych czasach żadna komisja etyczna żadnego uniwersytetu, myślę, nie dopuściłaby do tego rodzaju badań. Harlow prowadził eksperymenty polegające m.in. na oddzieleniu młodych małp rezusów od ich matek po kilku godzinach od urodzenia i umieszczeniu ich w klatkach, w których znajdowały się dwie matki zastępcze, takie makiety mające zastąpić małpom ich prawdziwą matkę. Jedna z tych makiet była wykonana z drewna i była obłożona miękką tkaniną, taka pluszowa, ta sztuczna matka, a druga była wykonana z siatki drucianej i była wyposażona w butelkę do karmienia ze smoczkiem. Harlow chciał się przekonać, czy dla młodej małpy ważniejsze jest jedzenie, te jej potrzeby fizjologiczne, fizyczne, czy miłość i poczucie bezpieczeństwa. Widzimy na tym zdjęciu, oczywiście, że kiedy małpa jest głodna, ona musi zaspokoić swoją potrzebę jedzenia, aby przeżyć. Ona pójdzie do tej matki drucianej i będzie karmić się z butelki, ale nawet na tym zdjęciu widać, że jak tylko ta matka była umieszczona na tyle blisko, że ona mogła nawet nie opuszczać tej pluszowej matki i mogła się nakarmić, to nawet nie chciała od niej odchodzić. W późniejszym życiu zachowania małp wychowywanych w kontakcie z makietami matek, bez prawdziwych matek, stały się dziwne. One angażowały się w takie stereotypowe zachowania polegające na obejmowaniu siebie i ciągłym kołysaniu w przód i w tył. Okazywały również dużą agresję. Widzimy tutaj tą małpkę, która no, ma ewidentnie objawy pewnej depresji. Ta skulona małpka tam po prostu nie wie, co ze sobą zrobić. Jedynie pocieszenie to ma, że jest w pobliżu tej pluszowej małpki. Nikt się o nią nie troszczy, nikt się nią nie zajmuje, nikt nie okazuje jej miłości. Wyniki eksperymentu wykazały ważność komfortu psychicznego dla potomstwa. Kiedy małpy dorosły, miały trudności z prawidłowymi czynnościami rozrodczymi, a kiedy miały małe dzieci, nie troszczyły się o nie odpowiednio. Ja myślę, że te eksperymenty też pomogły w tym, żeby zrozumieć, że dzieci potrzebują właśnie też pluszowych zabawek, takich przytulanek. Nawet myśmy w naszym domu skorzystali
w pewnym sensie z tych eksperymentów Harlowa, dając na przykład małemu kotkowi, zanim się przyzwyczaił do nas, jakieś pluszowego misia, żeby miał do spania, żeby mu było przyjemnie przytulny. Zachowania tych małp jako matek były charakterystyczne. Małpki wychowywane bez matek, czyli matki bez matek, jak nazywał je Harlow, wykazywały niedostosowanie do życia. Miały tendencję być obojętne lub wręcz agresywne w stosunku do swoich dzieci. Obojętne matki nie karmiły, nie pocieszały, nie chroniły swoich młodych. Agresywne matki biły lub raniły swoje dzieci do tego stopnia, że wiele z nich umarło. Zaburzone było dokładnie funkcjonowanie takie emocjonalne tych matek. Widzimy tutaj ta małpka taka naprawdę przerażona, biedna. Tylko jedyne co ma, to trzymać się tej matki, która nawet nie może odwzajemnić tego uścisku. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i przerażających części tego eksperymentu była częściowa lub całkowita izolacja małp w pomieszczeniu, które nazywano dołem rozpaczy. Nawet w więzieniu, kiedy chce się osadzonego ukarać, to już nie ma gorszej kary niż izolatka czy karcer tak zwany. Ta izolacja w miejscu nazywanym dołem rozpaczy to było umieszczenie tych małp i one tam przebywały bardzo długi okres czasu kompletnie same. Tak jak człowiek, jesteśmy istotami społecznymi, małpy również są zwierzętami, które mają wysoko rozwinięte cechy społeczne. Dla nich izolacja jest czymś strasznym, tak samo jak dla ludzi. Harlow opisał wyniki eksperymentu w ten sposób. Żadna z małp nie umarła podczas izolacji. I okazuje się, że te potrzeby emocjonalne można przytłumić. Te potrzeby fizyczne muszą być zaspokojone, żebyśmy przeżyli. Jedzenie, picie, spanie, możliwość wydalania, to są te takie niezbywalne potrzeby, bez których nie jesteśmy w stanie przeżyć. Ale w życiu chodzi o coś znacznie więcej. Kiedy przywracano je do społeczności z innymi małpami po okresie tej izolacji, przechodziły jednak przez zjawisko szoku emocjonalnego charakteryzującego się autystycznym samoobejmowaniem się i kołysaniem. Autyzm to jest takie zaburzenie psychiczne, które polega na takim izolowaniu się od świata, braku zainteresowania światem zewnętrznym. Jedna na sześć małp, które były izolowane przez 3 miesiące, odmówiła jedzenia po wypuszczeniu i zmarła w ciągu 5 dni. To był taki szok emocjonalny, że nie była w stanie sobie z tym poradzić. W wyniku sekcji zwłok tych małp przypisywano właśnie ich śmierć tak zwanej emocjonalnej anoreksji. One po prostu umierały emocjonalnie. Efekty 6 miesięcy całkowitej izolacji społecznej były tak dewastujące, że prowadzący eksperymenty zakładali początkowo, że 12-miesięczna izolacja nie spowoduje dalszego pogorszenia sytuacji. To założenie okazało się jednak nieprawdziwe. 12 miesięcy izolacji niemal pozbawiło te zwierzęta możliwości późniejszego funkcjonowania w grupie. Najdłuższy czas, w jakim trzymano małpę w całkowitej izolacji w eksperymentach Harlowa, to 15 lat. Myślę, że łatwo teraz zrozumieć, dlaczego takie oburzenie powstało w społeczeństwie, kiedy wyniki tych badań zostały opublicznione i zawiązał się właśnie współczesny ruch obrony praw zwierząt, gdzie ludzie, którzy mają wrażliwość, powiedzieli nie, to jest nieetyczne, niehumanitarne, nie wolno takich rzeczy robić. Żadna z małp, która była trzymana w izolacji dłużej niż 3 miesiące, nie wróciła nigdy do normalności. Tutaj widzimy inną z faz eksperymentów Harlowa, kiedy mała małpka ucieka do szmacianej matki zastępczej, gdy do jej klatki został wstawiony obcy obiekt, którego się boi. I Harlow chciał zobaczyć, do której tej makiety małpki pobiegnie wystraszona mała małpka i oczywiście pobiegła do tej, która daje jej komfort psychiczny, do tej właśnie z tą miękką wykładziną, a nie do tej, która daje pożywienie.
Tutaj widzimy małą małpkę, która izoluje się od otoczenia, która zakrywa oczy, ja nie chcę tu być, gdy w jej klatce zostały wstawione obce obiekty, których się boi, a w pobliżu nie ma szmacianej matki zastępczej. Kiedy jednak w pobliżu jest umieszczona szmaciana matka zastępcza, ta małpka zupełnie inaczej reaguje. Nawet z ciekawością patrzy, co to tu jest w tej mojej klatce. Bo ona ma poczucie, takie minimalne poczucie komfortu psychicznego. Jest tutaj ze mną moja matka, która daje mi komfort psychiczny. Oczywiście to nie jest prawdziwa matka, to nie jest ten komfort psychiczny, który mogłaby dać prawdziwa matka, ale on robi olbrzymią różnicę. Ta małpka już się nie boi. Ona już teraz zaczyna być ciekawa. Ja akurat nie mam tutaj zdjęcia, gdzie ona za chwilę w tym eksperymencie, to na filmie można zobaczyć, czy nawet wręcz zaczyna podchodzić do tych obiektów i je atakować. To jest moje miejsce. Ja tu jestem. Wynocha stąd. A bez tej matki ona się boi po prostu nawet popatrzeć na te przedmioty. Tutaj są udzielni władcy, monarchowie, którzy w o wiele wcześniejszych czasach prowadzili jeszcze bardziej przerażające eksperymenty, ale to były inne czasy. To były czasy, gdzie monarcha miał władzę absolutną, mógł robić ze swoimi poddanymi praktycznie co chciał. Jakub Stuart na przełomie XV i XVI wieku wysłał dwoje dzieci na wyspę Inchkeith, gdzie miały być wychowywane pod opieką niemej kobiety. On chciał sprawdzić, czy dzieci nauczą się mówić, jeżeli nie będą słyszeć języka. Ponieważ nie nauczyły się mówić, słusznie wywnioskował, że język nie jest wrodzony, języka trzeba się nauczyć. Akbar Wielki, cesarz z dynastii Wielkich Mogołów w północnych Indiach, wiek później wykonał podobny eksperyment i uznał, że słyszenie mowy jest konieczne do jej nauki. To są rzeczy, które dla nas są tak oczywiste, ale ci ludzie w tamtych czasach tego nie wiedzieli i prowadzili tak szokujące eksperymenty, żeby się dowiedzieć. Jeszcze bardziej szokujący eksperyment przeprowadził Fryderyk II, który żył nawet o kilka wieków wcześniej. Był swego czasu cesarzem Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Fryderyk w ogóle był bardzo ciekawą postacią, położył wielkie zasługi dla rozwoju średniowiecznej nauki. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi epoki. W czasie krucjaty zetknął się również z wiedzą świata arabskiego, między innymi zlecił tłumaczenie dzieł Arystotelesa. On nie miał problemu sięgać do starożytnych greckich filozofów, aby czerpać z ich mądrości, z odkryć arabskich mędrców. Interesował się różnymi naukami, utrzymywał kontakty z licznymi naukowcami ze wszystkich dziedzin wiedzy. Jego osobowość oraz naukowe otoczenie, w jakim przebywał, sprawiały, że na przekór epoce nie dawał wiary sprawom, których istnienia ówczesna wiedza nie była w stanie dowieść. On podchodził, ja nie przyjmę pewnych rzeczy na wiarę, jeżeli nie będę w stanie udowodnić, że tak właśnie jest. Był autorem bulwersujących dzisiaj doświadczeń. Kronikarz włoski Salibene z Parmy opisał liczne eksperymenty Fryderyka, m.in. sekcję zwłok, czy poszukiwanie pierwotnego języka, jakim posługiwali się Adam i Ewa. Ten drugi eksperyment, zwany deprywacyjnym, czyli pozbawiającym człowieka czegoś, wzbudza obecnie największe kontrowersje. Prawdopodobnie Państwo słyszeli o tym eksperymencie, dlatego że Fryderyk grupę dzieci postanowił wychowywać od niemowlęca w całkowitej izolacji od języka. Opiekunkom dzieci nie wolno było do nich mówić, ani się w ich towarzystwie odzywać. Wierzono, że w ten sposób dzieci zaczną mówić pierwotnym językiem. Fryderyk chciał się dowiedzieć, czy będzie to hebrajski, łacina, greka czy arabski, a może język rodziców dzieci, z którymi jednak dzieci nie miały żadnego kontaktu. On miał takie pojęcie, że jakiś język jest wrodzony dla każdego człowieka, a swojego języka dzieci uczą się w procesie socjalizacji poprzez kontakt i mowę, którą przekazują rodzice czy otoczenie. Okazało się, że dzieci nie nauczyły się mówić i nie mówiły żadnym pierwotnym językiem, żadnym wrodzonym językiem. Opracowały własny system porozumiewania się złożony z dźwięków, klaśnięć, gestów, nie mający jednak oczywiście związku z żadnym językiem. Fryderyk odkrył też wagę bliskich relacji dla prawidłowego rozwoju.
Dzieci były chorowite i w większości pomarły, ponieważ, jak zapisał kronikarz, nie mogły żyć bez pieszczot, radosnych twarzy i czułych słów swych przybranych matek. One miały też polecenie, że mają po prostu nie okazywać tym dzieciom czułości. I tak niestety smutno skończył się ten eksperyment. Niestety brak czułości ma wpływ nie tylko na psychikę, ale i na ciało. Współczesna nauka z oczywistych względów nie przeprowadza już takich eksperymentów, jednak wnioski Fryderyka potwierdziły się przy okazji wojen światowych. Stwierdzono, że sieroty mają mniejszą masę ciała, gorsze zdrowie i występuje wśród nich wyższa śmiertelność niż w przypadku dzieci wychowanych w tradycyjnych rodzinach. W 1760 roku pewien hiszpański duchowny napisał, że w domu dla podrzutków dzieci stają się osowiałe i wiele z nich umiera ze smutku. To były czasy, kiedy jeszcze państwo nie obejmowało opieką normalnych obywateli, poza jakimiś uprzywilejowanymi, i wtedy kościelne instytucje prowadziły często takie właśnie sierocińce. To są obserwacje jednego właśnie z duchownych, który takimi rzeczami się zajmował. W 1915 roku jeden z lekarzy szpitala Johna Hopkinsa w Baltimore w Stanach Zjednoczonych zauważył, że 90% niemowląt przyjętych do sierocińców umiera w ciągu pierwszego roku. Kiedy dzieci zabierano z domu do szpitala, to stopniowo stawały się apatyczne, przygnębione, łapały infekcje dróg oddechowych i dotykała je gorączka niewiadomego pochodzenia. Działo się tak, mimo że były prawidłowo odżywiane. Kiedy dzieci wracały do domu, objawy chorobowe ustępowały bez żadnych lekarstw często. To jest oczywiście jeden pewien przypadek, zapewne znajdą się inne, z których można wyciągnąć inne wnioski, ale akurat tym tutaj się posłużyłem, bo był dla mnie taki naprawdę niesamowity i warty podzielenia się. René Spitz i Katrin Wolf przeanalizowali historię 91 niemowląt, które w latach 45-46 zostały porzucone na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych, a następnie trafiły do specjalnych domów opiekuńczych. Dzieci te charakteryzowały wysoki poziom niepokoju, przygnębienie, bezsenność, odrętwienie, a nawet patologiczna niedowaga i opóźnienia w rozwoju fizycznym. Mimo dobrego wyżywienia i troskliwej opieki lekarskiej 34 niemowlęta z 91 zmarły, większość w okresie od 7 do 12 miesiąca życia. Także miłość naprawdę jest biologiczną potrzebą organizmu. I teraz troszeczkę zmienimy temat. Od takiej pozytywnej strony będę chciał Państwu powiedzieć o współczesnych badaniach i odkryciach człowieka, który dla mnie jest niesamowitą inspiracją. Czy ten człowiek może uratować Twoje serce? To jest okładka czasopisma Newsweek już sprzed szeregu lat. Tutaj jest przedstawiona sylwetka doktora Dina Ornisha. Dieta, miłość i medytacja. Jak Dean Ornish wstrząsa medycyną. Trzy rzeczy, które dr Ornish promuje w swojej pracy naukowej, to dieta, miłość i medytacja. Ja będę chciał się skupić na miłości. Ja myślę, że na temat diety w zapobieganiu chorobom dużo się obecnie mówi. Również na tym kanale Sięgnij po zdrowie dużo na ten temat można się dowiedzieć. Doktor Ornish, on jest buddystą, dlatego mówi tutaj o medytacji, ale chodzi o naszą sferę duchową. W takim otoczeniu chrześcijańskim powiedzielibyśmy właśnie zamiast medytacji modlitwa, kontakt z Bogiem. To są właśnie rzeczy, które w niesamowity sposób wpływają na zdrowie. Ale ja chciałbym się skupić na miłości, którą tutaj dr Ornish podkreśla. Kim jest ten człowiek? Profesor Dean Ornish z Uniwersytetu Kalifornii w San Francisco, jeden z najbardziej cenionych obecnie ludzi świata medycyny. Jest kardiologiem i autorem nowatorskiego programu leczenia arteriosklerozy zmianami stylu życia. To jest książka profesora Ornisha Odwrócenie choroby serca. Jedyny system naukowo udowodniony, który odwraca chorobę serca bez leków i operacji. Właśnie tutaj te trzy aspekty. Odpowiednia dieta, okazywanie, doświadczanie miłości i te aspekty duchowe.
Tu jest nawet taka pewna ciekawostka, którą chciałbym się podzielić. Jak solidne nieraz są te współczesne badania i jak rygorystyczna potrafi być komisja badań lekarskich, która zatwierdza tego typu eksperymenty, które mają być prowadzone czy to na zwierzętach, czy w szczególności na ludziach. Doktor Ornisz prowadził taki eksperyment, gdzie leczył właśnie poprzez zmianę diety na dietę wegetariańską. I komisja etyczna powiedziała, że musi wprowadzić pewien dodatkowy aspekt do swojego badania, inaczej to badanie nie zostanie zaakceptowane. Chodziło o to, żeby zbadał wpływ zmiany diety na samopoczucie psychiczne uczestników eksperymentu. Dlatego, że oni argumentowali to w ten sposób. Człowiek, który dokonuje takich istotnych zmian w swoim życiu, jak na przykład zmiana diety, no, naraża go to na pewne stresy psychiczne, bo musi się nauczyć inaczej odżywiać, musi być może z pewnymi uwagami się spotykać ze strony swojego otoczenia, co ci się stało, co ty nagle tak zmieniłeś, to też rodzi pewnego rodzaju stres, być może będzie musiał zmienić restaurację, z których będzie korzystał. I różnego rodzaju te rzeczy mogą wywoływać pewne stresy, które mogą negatywnie odbić się na jego zdrowiu psychicznym. I dlatego on oczywiście uwzględnił to w swoim eksperymencie. Ten eksperyment został przeprowadzony. Także ja mam wielki szacunek do uczonych takich jak dr Ornisz, który nie tylko te eksperymenty i to szereg różnych eksperymentów prowadzi, ale też publikuje, nie podchodzi do tego w ten sposób. To jest moja tajemna wiedza, którą ja posiadłem, teraz każdemu, który chce skorzystać, oczywiście za sowitym wynagrodzeniem tą wiedzę sprzedam i będzie mógł skorzystać. On publikuje to, żeby jak najwięcej ludzi mogło się dowiedzieć, jak najwięcej ludzi mogło z tego skorzystać. To jest z kolei inna z książek doktora Dina Ornisza, książka pod tytułem Miłość i przetrwanie. Naukowe podstawy uzdrawiającej mocy intymności. I teraz miłość, intymność to są pojęcia, których tutaj w pewien sposób zamiennie dr Ornisz używa. Czym jest intymność, o której mówi? Oczywiście jest to coś głębszego niż tylko intymność seksualna. Aby mogła mieć miejsce taka naprawdę głęboka intymność seksualna, potrzebna jest wcześniej głęboka intymność emocjonalna. Intymność, którą on tu rozumie, to wyjątkowość relacji, emocjonalna bliskość, otwartość i szczerość, brak wstydu z powodu swoich wad i niedoskonałości, swoboda mówienia o najbardziej wrażliwych sprawach. To nie jest miłość między ludźmi, która jest w jakiś sposób ograniczona tym, kocham cię, bo ty też mnie kochasz, więc ja cię kocham, dlatego, że ty też mnie kochasz. To jest taka miłość warunkowa. To, co on tutaj rozumie, to jest miłość bezwarunkowa, gdzie możemy być szczerzy we wszystkim, gdzie nie musimy ukrywać tego, kim naprawdę jesteśmy. A mimo to ta osoba nie przestaje nas kochać. Ja myślę, że tą miłość taką bezwarunkową wszczepił nam nasz Stwórca, nasz dobry Bóg, który sam właśnie jest bezwarunkową miłością i my tą miłość odziedziczyliśmy jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Bo miłość Boża jest właśnie bezwarunkowa. On przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale oczywiście chce, abyśmy byli innymi, chce zmienić nasze życie, ale możemy do Niego przyjść w każdym stanie, w każdej chwili, z każdą sprawą. I to jest ta właśnie uzdrawiająca moc intymności. My potrzebujemy takiej intymności międzyludzkiej, ale wierzę, że mamy też pewną taką pustkę w sercu, jeżeli nie mamy tej intymności z naszym Bogiem. Oczywiście każdy z nas ma różne przekonania na ten temat i ja nie chcę tutaj wchodzić na pole naszych takich przekonań, ale ma to niesamowity wpływ. Wypowiedzi profesora Ornisza. Nie wszystko, co jest znaczące, da się zmierzyć. Mamy tendencję do skupiania się na cholesterolu, ciśnieniu krwi, rzeczach, które łatwo można zmierzyć, a które niekoniecznie są najważniejsze. On oczywiście mówi to z perspektywy kardiologa.
Jest mnóstwo dowodów na to, że ludzie, którzy czują się samotni, w depresji, wyizolowani, mają 3 do 7 razy większe prawdopodobieństwo zachorowania i przedwczesnej śmierci niż ludzie, którzy mają poczucie miłości i więzów ze społecznością. To jest właśnie coś, co bardzo podkreśla Dean Ornish jako czynnik mający niesamowity wpływ na nasze zdrowie. Poczucie miłości i więzi ze społecznością. My potrzebujemy miłości międzyludzkiej. Ja jestem przekonany i wierzę, że potrzebujemy też tej miłości z istotą wyższą. I to jest koncepcja tej uzdrawiającej mocy intymności, o której dr Ornish mówi. Nie znam nic w medycynie, co miałoby potężniejszy wpływ nie tylko w chorobie serca, ale także w większości innych chorób. To jest wypowiedź człowieka, który jest jednym z największych autorytetów medycznych współczesnych czasów, profesor Dean Ornish. Poczucie miłości i więzów ze społecznością to to, co ma co on mówi, że nie znam czegoś, co miałoby potężniejszy wpływ na zdrowie. Profesor Ornish doszedł do m.in. następujących wniosków, prowadząc badania nad wpływem diety na choroby serca u królików doświadczalnych. Zanim prowadził badania na ludziach, wcześniej prowadził badania na królikach doświadczalnych. Zauważył znaczącą różnicę między królikami, które dostawały taki sam pokarm, taki sam rodzaj i ilość pożywienia, a były zlokalizowane w klatkach na różnych wysokościach. Jak Państwo sobie przypomnicie ten dylemat, który miało kierownictwo szpitala w Miami, czemu na 7 piętrze te noworodki tak świetnie się rozwijają, wcześniaki, a na 4 piętrze gorzej. Tutaj również był podobny dylemat związany z wysokością. Króliki z klatek nisko położonych miały mniej problemów z chorobami serca niż króliki z wysoko położonych klatek, mimo stosowania tej samej diety w obu grupach królików. I to zdawało się nie mieć sensu. Jeżeli ktoś próbuje się doszukiwać tutaj rozwiązania w kwestii samej wysokości, to tak samo jak nie to było problemem w tym szpitalu w Miami na Florydzie, tak samo w przypadku tych królików to nie poziom, różnica poziomów klatek miał wpływ coś zupełnie innego. Profesor Ornish analizował dlaczego, bo on naprawdę jest świetnym naukowcem, niesamowicie go cenię, bo on chciał dojść do tego, dlaczego. Coś tutaj jest taki czynnik, który ma wpływ niesamowity i z tego wpływu trzeba skorzystać. Dlaczego te króliki w tych niższych klatkach, one są zdrowsze i mniej mają problemów z chorobami serca. Dochodził, dociekał i odkrył, że powodem był zupełnie inny kontakt z ludźmi. Dlaczego? Króliki z dolnych klatek były często głaskane przez karmiący ich personel, bo do ich klatek, które były nisko położone, był łatwy dostęp. Po prostu ci, którzy karmili te króliki, prawdopodobnie studenci profesora Ornisza, oni po prostu lubili te zwierzątka i chcieli je pogłaskać, przytulać, więc przy okazji karmienia, jak już otwierali klatkę, to brali je na ręce, głaskali, przytulali, bo było łatwiej do nich sięgnąć, do tych na niższych klatkach, a te, które były na wyższych klatkach, było do nich dalej, oni już zaspokoili swoją potrzebę okazywania czułości tym królikom z tych niższych klatek, no i te górne po prostu już nie doświadczały tej miłości. I tutaj właśnie okazała się ta różnica. Nie tylko dieta, ale i doświadczanie miłości ma wpływ na stan układu krążenia. To mamy doświadczenie przeprowadzone na królikach. I ja wierzę, że tu jest też trochę ten efekt, że miłość okazywana przez istotę wyższą królikowi, dlatego że my jako ludzie jesteśmy w stosunku do królików istotami wyższymi, obdarzonymi zdolnością myślenia, abstrakcyjnego myślenia, takiego głębokiego okazywania miłości. Oczywiście zwierzęta też na swój sposób myślą, ale kierują się bardziej instynktem niż takim racjonalnym myśleniem. Również okazują emocje.
ale u ludzi jest to coś, co jest znacznie bardziej rozwinięte, dlatego że jesteśmy, wierzę, stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Także te króliki, jeżeli miały kontakt z istotami wyższymi, które im okazywały miłość, korzystały z tego. Ja wierzę, że to jest pewna analogia do tego. Kiedy my jesteśmy świadomi, że jest Bóg, który nas kocha, korzystamy z tej miłości, cieszymy się nią, jesteśmy za nią wdzięczni, to jest niesamowite, jak pozytywny wpływ na nasze zdrowie ma okazywanie wdzięczności. Możemy doświadczyć, czy to w chorobach serca, czy w jakichkolwiek innych chorobach, tej uzdrawiającej mocy miłości. I to jest pewna myśl, którą chciałbym zakończyć dzisiejsze to nasze rozważanie, ten wykład na temat miłości jako biologicznej potrzeby. Jest to wypowiedź Pana Jezusa. Myślę, że bardzo dobrze znana nam z Ewangelii, tu akurat Mateusza, 4:4. Lecz on mu odparł, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tutaj Pan Jezus mówi o tym, że my jako ludzie potrzebujemy do życia nie tylko chleba, ale potrzebujemy słowa, które pochodzi od Boga. Oczywiście jest mowa tutaj o tym duchowym aspekcie naszej natury. Potrzebujemy okazania miłości. My miłość możemy otrzymywać nie tylko poprzez czuły dotyk, taki bez perwersyjnych podtekstów. Oczywiście jest też zły dotyk, tak to określa się, jeżeli ten dotyk jest nadużywany przez dorosłych, którzy molestują dzieci. To jest ten zły dotyk. Ja mówię o tym dobrym, zdrowym emocjonalnie dotyku, którym okazują sobie czułość osoby, które są bliskie, które się kochają. Ja wiem, że my teraz mamy czas pandemii i to okazywanie sobie czułości, to przytulanie, nawet podawanie ręki musimy ograniczać, ale spróbujmy to nadrobić, chociaż wielokrotnie częściej mówiąc dobre słowa, uśmiechając się, aby ta czułość mogła być przekazywana, jeżeli nie możemy przez fizyczny dotyk, to przez właśnie dobre słowo. I takiego dobrego słowa my potrzebujemy też od istoty wyższej w stosunku do nas, od naszego Boga. Także życzę Państwu serdecznie i z całego serca takiego właśnie doświadczania i okazywania miłości, aby ta miłość zaspokajała Państwa potrzeby, aby te potrzeby mogły się jeszcze bardziej rozwijać, abyście Państwo mogli również dzielić się tym, co sami doświadczacie, co może wynieśliście z tego krótkiego rozważania z innymi. I do zobaczenia, mam nadzieję, na kolejnym programie Sięgnij po zdrowie, w którym będę chciał omówić jakiś inny aspekt wpływający na stan naszego zdrowia. Żegnam się z Państwem na dzisiaj. Do widzenia.